fachowiec czy pirat drogowy, nieszczęśliwy wypadek czy zabójstwo na drodze, a może winne jest nieskuteczne prawo? Reporterzy Agnieszka Górniakowska, zapraszam. 4 lata temu prowadzony przez niego autobus przebił barierki i spadł z wiaduktu. Kilka dni temu potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. W obu przypadkach kierowca był pod wpływem amfetaminy. Co więcej, obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dlaczego ponownie dochodzi do tragedii spowodowanej przez tę samą osobę? Jakim człowiekiem jest Tomasz U. i czy jego osobista historia może być usprawiedliwieniem dla łamania prawa? I w końcu, czy zmiana przepisów spowoduje, że na drogach będzie bezpieczniej? Pytań jest wiele. Arkadiusz Nadolny dotarł do osób, które znają sprawcę tych tragicznych wypadków. Infrastruktury pracuje nad zaostrzeniem przepisów. Nowym przestępstwem w kodeksie karnym ma być zabójstwo drogowe. Kierowcy prowadzący pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jeśli doprowadzą do śmierci innego uczestnika ruchu, mają być traktowani na równi z zabójcami. To już wszystko na dziś, a jutro w reporterach o interwencji policji, podczas której zginął człowiek. Mijają miesiące i lata, a sprawa tej śmierci nie zostaje wyjaśniona. U siebie widzą Państwo sprawę, którą powinniśmy się zająć. Proszę do nas dzwonić i pisać. Nasze reportaże dostępne są na VOD i w mediach społecznościowych i przede wszystkim od poniedziałku do piątku na żywo w telewizyjnej jedynce. Agnieszka Górniakowska, do zobaczenia.